Dobrze, witam Państwa serdecznie na drugiej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. Zgodnie z listą obecności stwierdzam, że jest odpowiednia ilość radnych do podejmowania właściwych decyzji. Nie ma, z tego co zauważyłem, jednej radnej, pani Emilii Wykowskiej. Wobec tego będziemy przystępować do sesji. Na początku może jeszcze tak, powiem Państwu, dlaczego wygląda to tak, jak wygląda. Nie wiem, tak jak Państwo w większości wiecie, ustawa o samorządzie, nowe zmiany wprowadziły to, że sesja musi być w pełni rejestrowana, zarówno dźwięk, jak i obraz. Dlatego my musimy być cały czas widoczni. I druga sprawa jeszcze jest sprawa głosowań. Według nowej ustawy radni powinni głosowania jawne powinny odbywać się albo za pomocą sprzętu elektronicznego, kiedy radni mają piloty i przyciskami wyrażają swoje za bądź przeciw, natomiast na ekranie powinien się pojawiać wynik głosowania. My na dzień dzisiejszy takiego sprzętu jeszcze nie posiadamy, dlatego druga opcja to jest głosowanie imienne. Zostały przygotowane listy, w których są wypisani wszyscy radni, są rubryki obecność, za, przeciw i wstrzymujący się głos. Tak my razem z panem wiceprzewodniczącym będziemy to odznaczali i każda uchwała, każde głosowanie będzie imiennie przedstawione i ta lista potem będzie umieszczona na BIP-ie gminy. Tam jest specjalna zakładka, imienne głosowania radnych. Po każdej sesji będzie można sprawdzić, jak było głosowane. Tak to będzie wyglądało. Do Państwa radnych jeszcze jest taka informacja, że można to robić na dwojaki sposób. Albo radni wstają i uwierzytelniają swój sposób głosowania. Może, żeby 100 razy nie podnosić się w tych warunkach, to będziemy... Poproszę, żebyście podnieśli rękę i przez chwilę przytrzymali, dopóki my nie zliczymy, nie zanotujemy, kto był za, kto przeciw, kto się wstrzymał. I potem ogłosimy oficjalny wynik danej uchwały czy głosowania. No i dobrze, teraz przystępujemy do sesji. Proponowany porządek dzisiejszej sesji to otwarcie, punkt pierwszy, otwarcie sesji, punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad, punkt trzeci, interpelacje i zapytania radnych, punkt czwarty, informacja burmistrza o działalności między sesjami, punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabne na lata 2018-2030. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Jedwabnego. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi łomżyńskiemu. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu współpracy gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem. Punkt jedenasty, podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Skarg, Wniosków i Petycji. Punkt dwunasty, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt trzynasty, wolne wnioski i uwagi. Punkt czternasty, zamknięcie obrad. I tak, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Jednogłośnie. Tylko to jest do wieloletniej prognozy.
że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie i wobec tego przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, co nastąpiło. Punkt drugi, zatwierdzenie porządku obrad. Porządek obrad został zatwierdzony jednogłośnie. Punkt trzeci, interpelacje i zapytania radnych. Czy są jakieś interpelacje bądź też zapytania państwa radnych? Tak, pan Mariusz Zapel, proszę. Dziękuję bardzo. Ja bym miał pytanie do pana burmistrza. Może mi odpowiedzieć dzisiaj, ewentualnie na następną sesję. W tym tygodniu wracałem z Łomży, przypadkowo troszkę wcześniej, widziałem taką procedurę sprzątania targowicy. Realizowane było to w taki sposób, że pracownicy, nie wiem, czy naszej spółki, czy to jest firma wynajęta na zewnątrz, po prostu spalało odpady, które tam są składowane. Pytanie, czy to jest normalna procedura i czy tak się robi co tydzień? Tutaj, jeżeli odpowiadając na to pytanie pana radnego, jest pan prezes z nami na sali. Jak to było praktykowane wcześniej, to ja bym może poprosił pana prezesa o odpowiedź. Oczywiście to nie jest normalne i takich rzeczy praktykować nie będziemy. Dzień dobry, witam wszystkich. Pierwsze słyszę o czymś takim. Oczywiście zajmujemy się sprzątaniem targowicy. Moi pracownicy, z tego co wiem, nie spotkałem się, odkąd pełnię funkcję prezesa, na tym, żeby te śmieci spalali. Z moich informacji również wynika, że tam te śmieci ktoś podrzuca czasami. Może to jakaś była inna obca osoba. Ja te śmieci zbieramy do pojemników i wynajmujemy kontenery i oddajemy do z Błysku. Przyjeżdżają kontenery i to zbieramy, a jeżeli ten proceder miał miejsce, no to postaram się to wyjaśnić, kto to zrobił i dlaczego, tak? To chyba tyle z mojej strony. Dziękuję. Panie prezesie, tam był niebieski busik, Volkswagen Transporter stał i dwóch pracowników. Stało po prostu, znaczy siedziało sobie przy tą gisko, nie wiem, może kiełbaski piekli, ale na plastiku raczej nie za bardzo by to. A jeżeli mi się uda, to ja mam w samochodzie kamerę, ona tak rejestruje cały czas, także na pewno, jeżeli jeszcze to się nie nadpisało, to jesteśmy w stanie to odtworzyć. No to jeżeli tak pan mówi, no to ja będę musiał wyciągnąć konsekwencje. No nie sądzę, żeby to byli moi pracownicy, chyba że nie za moją zgodą, tak, że nie za mojej wiedzy to było wykonane. No jeżeli tak, to jeżeli to będzie prawda, no to będę musiał wyciągnąć jakieś z tego konsekwencje oczywiście, no bo tak jak powiedziałem, my te śmieci zbieramy, ja zamawiam kontenery i to wszystko jest wywożone do na wysypisko śmieci, tak. Tu Błysk przyjeżdża, zabiera to wszystko. Mogę jeszcze, panie burmistrzu? A mam jeszcze pytanie w związku z tym, że tam te śmieci są, że tak powiem, zmieszane, komunalne, odbierane, bo z tego co pamiętam, to na targowicy około 90% to były materiały, które można było oddać do recyklingu, czyli papier, szkło, folia. Tam jakichś takich drobnych rzeczy ulegających biodegradacji to były jakieś tam śladowe ilości. Czy nie ma takiej możliwości, żeby czy nasi pracownicy spółki lub ewentualnie osoby osadzone z zakładu karnego, których mamy możliwość pozyskać nieodpłatnie, segregowali to i oddawali to za złotówkę za tonę, a nie za 250 zł? Tak było praktykowane w latach poprzednich. Bardziej poprzednich niż poprzednich, że tak powiem. Znaczy, jak ja pamiętam, to wie pan co, to i w Pszoku były segregowane w taki sposób odpady. I z budynku KZB, jeszcze kiedyśnego, były segregowane w taki sposób odpady. Osadzeni robili to nieodpłatnie. Te odpady były przesegregowane, oddane były do spółki Błysk, wcześniej do firmy Astwa, za złotówkę. Te, które udało się sprzedać, były nawet sprzedawane, no to są faktury.
i no, zakład budżetowy wtedy nie ponosił opłaty za odpady. Czy taki, w taki sposób nie możemy tego zrobić? Ale zmieszane oddajemy jako zmieszane, tak? Czy też segregujemy? I z targowiska tak samo. A nie można by było spróbować to przesegregować i oddać praktycznie gratis? Albo nawet sprzedać? No to dam na miarę do firmy, które kupują takie rzeczy. Panie sołtysie, teraz są interpelacje radnych. Jak będzie trzeba, ja chętnie udzielę głosu, będziemy potem rozmawiać. Czy są jeszcze jakieś interpelacje radnych? Jeśli nie, to przechodzimy do następnego punktu. Punkt czwarty, informacja burmistrza o działalności między sesjami. I poprosimy pana burmistrza. Szanowni Państwo, pomiędzy jedną a drugą sesją nie minęło zbyt długo czasu, jednak dla mnie był to bardzo intensywny czas. Przede wszystkim, że tak powiem, przyjrzenia się pracy urzędu jednostkom podległym, to nadal trwa. Nie jest to takie łatwe i proste, żeby w ciągu 2,5 tygodnia pewne sprawy poukładać. Niemniej jednak kilka informacji chciałbym Państwu przekazać. Informacje o charakterze może bardziej takim ogólnym. Jeżeli chodzi o urząd, to niestety, ale mamy trochę problemów. Bardzo, bardzo wiele spraw jest zaniedbanych i tutaj skupiamy się nad, że tak powiem, uszeregowaniem, tak by nie płacić ewentualnych kar, które mogłyby być na nas nawet nałożone. Staramy się jak najszybciej te pewne sprawy uporządkować. To po pierwsze. Poza tym też ten czas, te 2,5 tygodnia, skupiłem się też na informacjach, bo tak jak w kampanii obiecywałem, że przystąpimy szybciutko do projektów, do realizacji inwestycji, to chciałbym Państwu powiedzieć, że już najbliższe nabory wniosków rozpoczynają się 4 stycznia, 4, 15, marzec, kwiecień. Dlatego też musimy mieć przygotowane projekty. Do tego bardzo będę przywiązywał bardzo dużą uwagę. Jeżeli chodzi o projekty dróg i powiatowych, i gminnych oraz wodociągi. To jeżeli chodzi o wodociągowanie naszej gminy i projekty, tutaj sytuacja o tyle, o ile jest w miarę, można powiedzieć, na jakimś tam może prawie przyzwoitym poziomie, to jeżeli chodzi o drogi, no to troszeczkę gorzej to wygląda. Niemniej jednak nie mamy zbyt wiele czasu, dlatego też moje działania będą się skupiać na tym, żeby jak najszybciej te projekty wykonać i przystąpić już do konkursów. Tak jak zapowiadałem w kampanii, tak chciałbym teraz zrealizować w najbliższych dniach, tygodniach. Zaproszę tutaj wszystkich radnych, a następnie też i sołtysów po to, byśmy opracowali plan inwestycyjny na najbliższe 5 lat, jeżeli chodzi o rozwój naszej gminy. Będzie on dotyczył budowy dróg, budowy wodociągów, ewentualnie jeszcze innych jakichś inwestycji na terenie naszej gminy, które mogą powstać. Wczoraj byłem na posiedzeniu zarządu lokalnej grupy działania. Jest troszeczkę środków, nawet można by powiedzieć bardzo dużo niewykorzystanych przez naszą gminę. I tutaj to głównie środki można będzie skierować na świetlice wiejskie, na parki zabaw. Są to znaczące środki przy małym udziale, małym wkładzie gminy. Myślę, że tutaj się będzie trzeba na tym jak najbardziej skupić. Wchodzą projekty, można powiedzieć, o charakterze socjalnym, czyli Senior Plus, i tutaj już na tym też mocno jestem zaangażowany w te prace oraz też i w inne działania, jeżeli chodzi o inwestycje. Nie chciałbym teraz o tym mówić, bo troszeczkę by to długo czasu zeszło, ale zaraz prawdopodobnie jeszcze między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem prawdopodobnie pewne sprawy już będziemy wiedzieli o inwestycjach. Z początkiem roku chciałbym, żeby już ten plan inwestycyjny został przez nas, można powiedzieć, przyjęty.
bo tak w cudzysłowie mówiąc, zaakceptowany przez nas wszystkich. Wiem, że 5 lat to jest długo i też może i z drugiej strony może to nie jest wiele. Nie da się wszystkiego nadrobić w ciągu tych 5 lat. Ja zdaję sprawę, myślę, że radni też to będą podzielać i państwo sołtysi, ale tak jak mówię, musimy mocno się sprężyć, mocno, jak to się mówi, zacisnąć pasa, znaleźć środki na wkłady własne i pozyskać środki z dofinansowania, oczywiście z dofinansowania jak najwyższego. Tutaj nasze działania w tym kierunku będą zmierzać. Drodzy państwo, taka jeszcze jedna informacja. Kilka dni temu byłem na posiedzeniu Rady Nadzorczej PGK, naszej spółki. I powiem tak, no płyną bardzo niepokojące sygnały odnośnie działalności. Firma czy też przedsiębiorstwo funkcjonuje od 3 lat. Dowiedziałem się o bardzo niepokojących sygnałach. Nie chcę tutaj mówić o szczegółach. W tym kierunku, że tak powiem, już podjąłem pewne działania. Myślę, że w najbliższym czasie państwo również się dowiecie, jaka jest sytuacja naszej spółki, jak była zarządzana, gdzie szły pieniądze, tak, bo tutaj głównie skupiamy się na tym przeszłym czasie i tak dalej. Tak jak mówię, bliżej prawdopodobnie po nowym roku, bo jeżeli chodzi o grudzień, to tutaj pewnych rzeczy jeszcze się nie da się rady, że tak powiem, poustalać, ale prawdopodobnie w styczniu państwo dowiecie się o wszelkich szczegółach. Z mojej strony to chyba tyle, co miałem do powiedzenia, bo tak jak mówię, najważniejsze co jest, to staram się uporządkować wszystko, ten bałagan, który jest w gminie pod, można powiedzieć, nieobecność kilkunastu pracowników w ciągu tam kilku ładnych tygodni, których nie było, którzy byli na zwolnieniach. Są sprawy bardzo zaległe i staramy się skupić, żeby to wszystko uporządkować i żebyście również i państwo z tego tytułu nie ponosili jakichkolwiek uszczerbku. Z mojej strony to tyle. Jeżeli może są jakieś do mnie pytania, to bardzo bym prosił o je zadania. Proszę. Dobrze. Dziękuję panu burmistrzowi za informację o tym, co się działo między sesjami i ogólny zarys tego, co się dzieje w gminie. Przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabny na lata 2018-2030. Otwieram dyskusję nad tym punktem. Jeśli są jakieś pytania państwa radnych czy wątpliwości. Jeśli nie, to przejdziemy do uchwały. Może tak w związku z tym, że wszyscy państwo radni uchwałę otrzymali przed sesją, można było się zapoznać z nią. Poza tym na spotkaniu nieformalnym, które było w tygodniu w Urzędzie Miejskim, pani skarbnik wyjaśniła wszystkie sprawy odnośnie zmian w budżecie i zmian w wieloletniej prognozie finansowej. Dlatego poddam tylko pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Jedwabne na lata 2018-2030 w brzmieniu, jakie zostało państwu dostarczone przed sesją? Proszę o podniesienie ręki. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Wobec tego nie będziemy odczytywali imiennego głosowania, bo wszyscy radni są za. Następny punkt to podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok. Otwieram dyskusję. Proszę o pytania ewentualne odnośnie zmian w budżecie gminy Jedwabne. Nie widzę. Wobec tego przejdziemy do uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Jedwabne na 2018 rok?
brzmieniu, jakie zostało Państwu i w treści, jaka została Państwu dostarczona przed sesją. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Wszyscy radni są za. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Jedwabnego. Otwieram dyskusję. Proszę o ewentualne pytania odnośnie. Ja może ze swojej strony tylko Państwu przepowiem dla informacji, że wynagrodzenie burmistrza składa się z takich czterech członów. Jest to wynagrodzenie zasadnicze miesięczne, które jest określone w widełkach przez ustawę. Dodatek funkcyjny, dodatek za wysługę lat w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego i dodatek specjalny do wynagrodzenia za pracę w wysokości 40% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Nie wiem, no może mogę Państwu najwyżej, jeśli nie ma pytań, to dla rozjaśnienia powiedzieć, że... Burmistrz będzie dostać takie wynagrodzenie, jak sąsiedni gminy wszyscy mają. Tak. Takie właśnie jest. Wczoraj na przykład oglądałem transmisję z sesji gminy Łomża i jest to dokładnie w taki sam sposób zrobiona uchwała jak nasza. Mogę tylko powiedzieć, że poprzedni burmistrz miał wynagrodzenie w stosunku z wynagrodzeniem obecnego burmistrza o ponad 1600 zł wyższe na start. Potem była sytuacja taka, jaką pamiętacie, że Rada podjęła decyzję o obniżeniu tego wynagrodzenia. Poza tym Rada Ministrów też podjęła uchwały o obniżeniu parlamentarzystów, wójtów i burmistrzów o tam te 20% bodajże. I nasza uchwała jest przygotowana w ten sam sposób i nie wiem, jeśli są jakieś pytania o szczegóły, to proszę, jeśli nie, to przejdziemy do uchwały. No takie. Panie Mieczkowski, no dobrze, ale to dziękujemy za głos doradczy. Ja, jeśli nie ma pytań, to przeczytam, zapytam Państwa radnych. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Jedwabnego w brzmieniu, jakie zostało Państwu dostarczone przed sesją? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następna uchwała to jest podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi łomżyńskiemu. Otwieram dyskusję nad tą uchwałą. Proszę o ewentualne pytania, wątpliwości. Mogę dla Państwa tylko tak woli informacji
dla państwa sołtysów powiedzieć, bo radni to myślę, że wiedzą o tym, że w poprzednich, nie wiem czy latach, no na pewno w poprzednich kadencjach była praktykowana taka sytuacja, że my podejmowaliśmy uchwałę o takiej współpracy z powiatem łomżyńskim na odśnieżanie dróg i ulic w Jedwabnem, które leżą na terenie Jedwabnego, a są własnością powiatu. Dzięki temu porozumieniu, jak pamiętacie w ubiegłych latach, potem powiat wykonywał jakieś prace na rzecz. Powstawały w Jedwabnem chodniki i my natomiast zajmowaliśmy się, bo jak utrzymujemy drogi, odśnieżamy powiedzmy drogi, te ulice gminne swoje, to równie dobrze kilka tych ulic jest przelotowych, które są drogami powiatowymi, więc kiedyś robiło to KZB, teraz spółka i na zasadzie takiego porozumienia. Tak. Ale chyba drogi gminne w terenie, to jest obowiązek gminy, odśnieżania ich, czy... No wiecie, no, jeśli to są... Drogi gminne są naszymi drogami i my mamy obowiązek je utrzymania. Jeśli są jakieś nieprawidłowości, to proszę, są sołtysi, proszę zgłaszać do... No ale myślę, że jakoś to jest robione. Dobrze, ewentualnie w wolnych wnioskach wrócimy do jakiejś dłuższej dyskusji na ten temat. Jak będą pomysły, a one będą... Dobrze. Jeśli nie ma pytań do uchwały, to kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi łomżyńskiemu? Zgodnie z brzmieniem uchwały, jaka została dostarczona państwu przed sesją, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu współpracy gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otwieram dyskusję nad uchwałą. Kwoli takiej informacji w zasadzie chyba nic mi nie wiadomo. Jest to uchwała, która jest corocznie podejmowana. W budżecie gminy są zabezpieczone środki na współpracę z organizacjami, stowarzyszeniami, które mogą ubiegać się o dotacje z budżetu gminy na swoją działalność. Jest do tego stworzony specjalny regulamin, procedury, powoływana komisja i co rok musi być przez urząd, przez gminę podjęta taka uchwała na następny rok kalendarzowy. Jest to obowiązek wynikający z ustawy i my taką rzecz czynimy. Jeśli nie ma pytań, to przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem? Tak? Coś?
Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji w 2019 roku programu współpracy gminy Jedwabne z organizacjami pozarządowymi w brzmieniu, jakie zostało Państwu dostarczone przed sesją? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Następna uchwała, następny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem. Propozycja jest w większości radnych taka, żeby ta komisja, która będzie w zasadzie zajmowała się wszystkimi najważniejszymi rzeczami w gminie, tak jak finanse, drogownictwo, gospodarka komunalna, szkolnictwo, sport i wszystkie te działy związane z budżetem, tym, żeby w skład tej komisji wchodzili wszyscy radni. Dlatego, że bywało tak, kiedyś spieraliśmy się, że komisja powiedzmy 5- czy 6-osobowa podejmowała decyzję, potem to trzeba było jeszcze raz dyskutować, bo żeby sprawa została zatwierdzona, musi być uchwałą na sesji. Na komisji było powiedzmy 1/3 radnych. Dyskusja musiała być ponowiona na sesji. Dlatego kiedyś tam padła od rady taka propozycja. Myślę, że ona sprawdziła się, żebyśmy my byli wszyscy, bo to są nasze, nas wszystkich sprawy, żebyśmy wspólnie omówili, wykłócili się na komisji o to, co nas dotyczy, jakie mamy bolączki i potrzeby i jak już na sesję uchwała pójdzie, to żeby ona była w pełni omówiona. I taka jest, no i w składzie tej komisji jest propozycja, żeby weszli wszyscy radni. W dniu dzisiejszym nie ma jednej radnej, pani Emilii Wykowskiej, która z przyczyn osobistych jest nieobecna, jednak zostawiła oświadczenie. Ja niżej podpisana Emilia Wykowska, radna Rady Miejskiej w Jedwabnem, wyrażam zgodę na pracę w Komisji Rady Miejskiej w Jedwabnem, do jakiej zostanę powołana. Bo jest sprawa taka, że radny musi wyrazić zgodę na uczestniczenie w tej komisji, bo to jest jego prawo, ale nikt go nie może do tego zmusić. Dlatego Państwa radnych zapytam, obecnych, czy jesteście, nie wiem, może żeby nie, albo po kolei zróbmy to. Czy pani Małgorzata Bagińska zgadza się na uczestniczenie w Komisji Rozwoju? Dziękuję. Pani Bagińska się zgadza. Czy pan Zbigniew Bagiński wyraża zgodę na? Tak, zgadza się. Pan Bagiński zgadza się. Czy pan Bargłowski Andrzej zgadza? Zgadzam się. Bycie członkiem komisji. Dziękuję. Czy pani Dorota Brzostowska zgadza się na bycie członkiem Komisji Rozwoju? Dziękuję. Pani Dorota się zgadza. Pan Andrzej Górski, ja również zgadzam się na bycie członkiem komisji. Pan Grabowski Wojciech, zgadza się pan? Wyraża pan zgodę. Pani Maria Kozłowska, wyraża pani zgodę na? Dziękuję. Pan Popowski Daniel. Dziękuję. Pan Popowski również się zgadza na uczestniczenie w komisji. Pani Katarzyna Rainko. Dziękuję, zgadza się pani. Pan Mariusz Szmitko. Wyraża zgodę na bycie członkiem komisji. Pan Sławomir Turowski. Dziękuję. Pani Emilia Wykowska jest nieobecna. To wrócimy do tego na końcu. Pan Załuska Kazimierz. Dziękuję. Pan Załuska Kazimierz. Pan Załuska Norbert.
Dziękuję. Pan Mariusz Zapet wyraża zgodę. Odnośnie, żeby nie było potem jakichś zarzutów, bo nikt, nigdzie nie jest powiedziane, że powiedzmy radny nieobecny nie może na piśmie złożyć, dlatego tak woli formalności ja jeszcze zapytam państwa radnych. Może takie dodatkowe głosowanie zrobimy. Jest jakaś lista wolna? Jest. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem oświadczenia pani Emilii Bykowskiej w sprawie jej wyrażenia zgody na piśmie, na uczestniczenie w tej komisji? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Wszyscy są za. Ale panie sołtysie, komisja, nigdy do tej pory nie było tak, że była jakaś komisja tajnie organizowana. Komisja jest na ileś tam dni wcześniej ogłoszona na BIP-ie. Jeśli chcecie, możemy wprowadzić procedurę, nie wiem, informowania dodatkowego was, ale myślę, że jak jest tam powiedzmy 7 czy ile dni wcześniej ogłoszona na BIP-ie, myślę, że każdy dzisiaj zagląda do internetu i to jest komisja jest tak samo otwarta jak sesja. Zapraszamy, nawet jest wskazane, żebyście byli, bo to są, na tej komisji są poruszane sprawy nie radnych, ale nas wszystkich i właśnie sołtysi wiedzą najwięcej na temat tego, co się w ich terenie dzieje. Dobrze, wobec tego przejdziemy do głosowania uchwały, bo to zrobiliśmy sprawy formalne. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Jedwabnem? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Komisja została powołana jednogłośnie. Następny punkt to powołanie Komisji Rewizyjnej Skarg, Wniosków i Petycji. Mam wniosek grupy radnych, którzy wyrażają, tak, znaczy składają wniosek z taką propozycją, żeby nie generować nadmiaru środków z budżetu gminy, skoro wszyscy radni są członkami komisji tej dużej, najważniejszej, natomiast doraźną komisją taką, która będzie rozpatrywała czy sprawy jakichś tam skarg, wniosków, czy powiedzmy tych przewidzianych dla komisji rewizyjnej. One nie muszą się spotykać zbyt często, tylko w miarę potrzeb. I żeby nie dublować zbyt dużej ilości, to jest propozycja, żeby ta komisja była trzyosobowa i żeby w skład jej weszli pani Maria Kozłowska, pan Sławomir Turowski i pan Mariusz Zapet. Ja poddam to pod głosowanie i potem ewentualnie, jeśli są jakieś inne propozycje, to będziemy kolejno je głosować. Kto z państwa radnych jest, znaczy może tak, najpierw zapytamy państwa, czy wyrażacie zgodę. Pani Małgorzata Bagińska wyraża zgodę w uczestniczeniu w takiej. Nie, to źle przeczytałem. Pani Maria Kozłowska wyraża zgodę? Dziękuję. Pan Sławomir Turowski wyraża zgodę na bycie członkiem komisji rewizyjnej? Pan Mariusz Zapet? Dziękuję bardzo. Wobec tego przegłosujemy wniosek. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, aby może nie, no czy nie, no jest wniosek, więc należałoby go przegłosować, bo to potem, żeby nie było jakichś niejasności. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem wniosku grupy radnych w sprawie powołania trzyosobowego składu komisji rewizyjnej w osobach pani Maria Kozłowska, pan Sławomir Turowski, pan Mariusz Zapet? Proszę o podniesienie ręki. W
jednogłośnie, wszyscy, nie ma nikogo, kto jest przeciw, nie widzę wstrzymujących się, nie widzę, dziękuję bardzo. Wobec tego, jeśli są jakieś inne propozycje, bo to na razie jeszcze się jest w trakcie pracy, jeśli nie ma, to przejdziemy do uchwały. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Skarg, Wniosków i Petycji? Może dla formalności to ja przeczytam. Bo to ona nie była w takim stopniu dostarczona Państwu. Kto z Państwa radnych jest za powołaniem w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Skarg, Wniosków i Petycji w składzie pani Maria Kozłowska, pan Sławomir Turowski, pan Mariusz Zapet? Proszę o podniesienie ręki. Głosujemy uchwałę. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. To znaczy ja tak woli wyjaśnienia na przykład Państwu na sali. W niektórych radach jest tak, że jest tych komisji dużo więcej, ale radni są też podzieleni w taki sposób, że nie dublują się, że jest powiedzmy tam po czterech, po pięciu w każdej komisji. Tych komisji jest więcej. No, możemy zastanowić się też na ten. Na dzisiaj jest taki pomysł na pracę w komisji. Jeśli mamy 5 lat przed sobą, jeśli uznamy, że one miałyby być inaczej, radni domówią się, podzielą się jakimiś kompetencjami czy zainteresowaniami, swoimi możliwościami w danej dziedzinie i komisji, to możliwe, że stworzymy ich więcej i w innym układzie. Na dzisiaj mamy komisję powołaną, jedną i drugą podstawową. Wszyscy radni są w tej głównej komisji, wszyscy będą wiedzieli o wszystkim, będą mogli się pracować nad tym, co jest potrzebne i pilne na bieżąco. Tak to spróbujemy, żeby wyglądało. Następny punkt, odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Była interpelacja pana radnego Mariusza Zaperta, pan burmistrz, czy pan, czy myślę, że w miarę zostało wyjaśnione, co reszta zostanie do bardziej szczegółowo wyjaśniona i ewentualnie przedstawimy wszystkim szczegóły tej sytuacji na następnej sesji. Teraz punkt 13, wolne wnioski i uwagi. Są jakieś zapytania? Tak, pan sołtys Brzostowa. Ja powiem tak, nic mi na ten temat nie wiadomo, nikogo o nic nie oskarżałem, także nie wiem skąd takie informacje. No, jestem bardzo zdziwiony taką informacją, bo... Proszę Państwa, ja powiem tak, szanujmy się wzajemnie, ja mam nadzieję, że to jest jakieś nieporozumienie, jakaś pomyłka, także przykro mi z tego powodu, że takie informacje, są, niemniej jednak trzeba dążyć do przede wszystkim do zgody i pohamowania się w jakichkolwiek. Dobrze,
Drodzy Państwo, skoro tak zostałem może tutaj wywołany do odpowiedzi, to chciałbym też kilka jeszcze informacji przedstawić, które w trakcie tutaj naszych obrad wynikły. Wiem, że jeszcze są pytania do mnie, czy w ogóle do radnych, tak, ale tylko taki, bo żeby to nie umknęło nam. Jeżeli chodzi, tutaj pan Mieczkowski mówił o informowaniu, tak jak ja w kampanii mówiłem wyborczej, że wprowadzę system informacji SMS-em, ten system zostanie wdrożony, wprowadzony, tylko w tej chwili mamy troszeczkę problemów personalnych, jeżeli chodzi o gminę, no po prostu no, brak pracownika, który by się tym zajął, obsługo. Niemniej jednak prawdopodobnie na przełomie stycznia i lutego ten system w naszej gminie zostanie wdrożony. Także o każdej komisji, o każdej sesji, nie tylko sołtys, ale każdy mieszkaniec, który wyrazi taką zgodę i udostępni swój numer telefonu komórkowego, będzie zawiadomiony. Druga sprawa, o której troszeczkę też mi umknęła, a w trakcie sobie przypomniałem, to będą też plany analizy gazyfikacji naszej gminy. Tutaj zgłosiła się do mnie pani przedstawiciel polskiej firmy, jeżeli chodzi o gaz. Prawdopodobnie z tego, co mi mówiła, do 2 lat gaz już będzie ziemny w jeziorku i jest kilka wersji odnośnie gazyfikacji naszej gminy, ale otrzymacie Państwo takie ankiety do wypełnienia, czy jesteście zainteresowani, czy nie, to bardzo bym prosił wypełnić te ankiety i dostarczyć, czy do nas, do gminy, czy na sesję, tak. Jest to bardzo potrzebne, to oczywiście jest perspektywa pewnie jakichś 4-5 lat, niemniej jednak bardzo ważna. Ja będąc jeszcze dyrektorem w Szepietowie, też przystąpiliśmy do gazyfikacji gminy Szepietowo. No powiem tak, przy ogrzewaniu no to jest bardzo duża różnica na korzyść mieszkańca i gospodarstwa domowego. Dlatego też bardzo bym prosił, żeby w miarę poważnie podejść do tych ankiet i wypełnić je, kto jest zainteresowany i przekazać nam ewentualnie na sesji. Te ankiety niedługo się pojawią. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie? To proszę. Wie pan, co zrobił? Przed 73 hektarów dodałem do wniosku. I oświadczenie napisałem, dych gospodyn podpisałem, że takie panu mówiłem. Wie pan, co zrobił? Zero postawił przeciwnik. Ja zadeklarowałem 76 hektarów. Taki numer zrobił. Kierowniczka z agencji na mój wniosek w ogóle odrzucony i dych od tego oświadczenia. Nasze dopłaty odrzuciły. Tak mówiła kierowniczka agencji. To znaczy, jeżeli chodzi o ten problem, on był... On był szerzej omawiany na spotkaniu z panem posłem i myślę, że tutaj pewne działania zostaną podjęte. Także tu dzisiaj bodajże jest spotkanie, tak? Dziękuję bardzo. Dobrze. A. Pan Mariusz, tak? Panie burmistrzu, ja bym chciał zgłosić 2 wnioski. Drodzy Państwo, z racji tego, że w tej chwili wszystkie sesje są transmitowane online, ogląda nas cała Polska, a może i ktoś z zagranicy ma taką możliwość, proponowałbym, żeby w ramach może środków obsługi Rady zmienić nasze tło troszeczkę i moglibyśmy zrobić to na zasadzie jakiegoś tam herbu. Zwykły drukowany billboard, który przedwyborczo gdzieś tam były takie rzeczy robione. To nie są duże pieniądze. Mogłoby służyć jako tło do rzutnika i byśmy ogarnęli sprawę i głosowań, żeby wszyscy widzieli, jak to wygląda. A i zdjęcia od czasu do czasu można było pokazać jakieś prezentacje. To pierwsza sprawa. A druga sprawa, prosiłbym o sprawdzenie i przestawienie oświetlenia ulicznego. Widzę to naprawdę już od kilku lat. Wyjeżdżam rano, jedna ulica się świeci, druga się nie świeci. A najgorzej jest tak, że ta, która powinna się świecić, bo jest ciemno, się nie świeci. A to w momencie, jak już wracam, jest jasno, już się świeci. Myślę, że to samo się dzieje na terenach wiejskich. To oświetlenie świeci się w momencie, jak wszyscy śpimy, albo jak jeszcze słońce świeci. To generuje środki. To generuje środki, no, których generalnie nie mamy.
Także taka prośba. Poza tym też bym prosił, myślę, że... Znaczy elektrycy to nie ta bajka, elektrycy, bo oni za to nie odpowiadają, także oni na pewno go nie dotkną, tylko ja bym proponował może sołtysom, żeby zliczyć, gdzie są uszkodzone żarówki i tak samo na Jedwabnem, myślę... Myślę, że jest urzędnik, który mógłby tam się powiedzmy tym zająć, przejść po Jedwabnym, zobaczyć, które nie świeci. Szanowni Państwo, obejmując urząd burmistrza, to co zostałem, jeżeli chodzi o organizację urzędu, to naprawdę ręce opadają. Nie ma co się dziwić, że tutaj jak pan sołtys, pan Marek Zmakowski zgłasza problem. Ja panu powiem, że w urzędzie leżą sprawy od czerwca, czy też leżały od lipca, sierpnia, które powinny być dawno załatwione, a nie zostały załatwione. My w tej chwili skupiamy się nadrobieniem tych spraw, formalnych spraw, które powinny być przez gminę terminowo robione, żeby to nadrobić. Powiem tak, połowy zespołu nie było przez prawie miesiąc w urzędzie. Urząd dryfował jak statek, nie wiadomo, bez żagli. Tak to mniej więcej wyglądało. Dlatego te pierwsze 2-3 tygodnie to moje przede wszystkim zorientowanie się nad to złą sytuacją, bo dzisiaj nie ma co sobie okłamywać i opowiadać bajeczek. Mówię otwarcie, jak jest. Złą sytuacją w Urzędzie Gminy, jeżeli chodzi o że tak powiem, zarządzanie, tak, i tak dalej. Staramy się to naprawić, staramy się to przywrócić na odpowiednie tory. Ja mam nadzieję, że takie problemy, jak problemy z oświetleniem ulicznym, to będą przeszłością. Będziemy się starać to w miarę szybciutko załatwiać się, regulować. Tak jak powiedziałem wcześniej, oczywiście to wszystko wiąże się z finansami. Musimy zacisnąć pasa i nie tylko w Urzędzie Gminy, ale też i w jednostkach podległych, żeby pewne środki przyhamować, żeby nam starczyło też na inwestycje, bo naprawdę mamy bardzo duże pole, jeżeli chodzi o inwestycje. I tutaj we wszelkich zakresach, i jeżeli chodzi o PROW, i jeżeli chodzi o środki tutaj uruchamiane przez Urząd Wojewódzki, LGD i tak dalej, to można tutaj wyliczać bardzo, bardzo, bardzo wiele. Także to dla nas jest priorytetem, ale żeby to wszystko robić, urząd musi normalnie funkcjonować. W urzędzie muszą być ludzie, którzy będą zajmować się pisaniem wniosków, monitoringiem i weryfikacją tych wniosków. Na chwilę obecną to jest porażka, tak to określę. Ale... to można i tak to nawet określić. Powiem tak, postaram się, żeby w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach, żeby to wszystko funkcjonowało, przywrócić przede wszystkim organizację pracy taka, jaka być powinna w urzędzie, bo w tej chwili to źle to wygląda, tylko tak to muszę powiedzieć. 2 tygodnie ja miałem na głowie też i urząd, ale też i miałem ratowanie pewnych spraw, które dotyczą naszych inwestycji, w zasadzie kar za pewne opóźnienia. Tutaj o szczegółach nie chcę mówić, bo wstyd o tym nawet mówić. Ale na pewno Państwa w niedługim czasie poinformuję, jak już będziemy znać skalę kary. Tak to mniej więcej wygląda. Są też sprawy takie, można powiedzieć, na bieżąco, poskładanych projektów. Nie wiadomo, co z tym do końca robić. I tutaj też z radnymi po to spotykamy się nieoficjalnie, bo sesja to nie jest jedyne spotkanie burmistrza z radnymi, ale na pewno będziemy się częściej spotykać tutaj w tym gronie, bo tych problemów jest bardzo wiele, a sam burmistrz tych nie rozwiąże. Tutaj musi mieć też wsparcie i radnych, i oczywiście was, sołtysów. I dlatego będziemy się częściej się spotykać. Tylko tak jak mówię, priorytetem dla mnie jest uporządkowanie urzędu gminy, tak żeby to funkcjonowało, jak powinno funkcjonować. Także z mojej strony to by było tyle, a tutaj odpowiadając panu radnemu odnośnie zmiany tła, no to myślę, że jak najbardziej przyda się taki, można powiedzieć, drobny remont, chociaż mamy możliwości na większą skalę remontów i to świetlic wiejskich, ale też i naszej sali, czy też pomieszczeń znajdujących się na górze tego budynku. Już się orientowałem, nabory wniosków, tak jak powiedziałem, już na dniach, nawet niektóre się rozpoczynają, niektóre będą na przełomie pierwszego, drugiego kwartału. Te, które nas najbardziej interesują, to jest marzec, kwiecień. Chodzi o budowę dróg gminnych. Jeżeli chodzi o powiat, też jestem w stałym kontakcie tutaj. Będziemy się starać też wspólnie, razem
budować te drogi, które są powiatowe. Mamy ich troszeczkę na terenie naszej gminy. One są w kiepskim stanie, dlatego też już kilkakrotnie spotykałem się, rozmawialiśmy na temat w ogóle możliwości poprawy bezpieczeństwa na tych drogach powiatowych na terenie naszej gminy. Także myślę, że w najbliższym czasie pewne decyzje zapadną. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli... Ja powiem tak. Ja powiem tak, wiem, że 100 zł. Powiem w ten sposób, moje działania zmierzają ku temu, żeby zaoszczędzić środki na inwestycje, ale też środki dla was, dla sołtysów, bo faktycznie tutaj słusznie pan zauważył, że 100 zł to troszeczkę jest symboli... Proszę? To znaczy, pewne rozwiązania też już mamy, jeżeli chodzi o świetlice. Tak jak powiedziałem wcześniej, są możliwości dofinansowania do remontów, ale tutaj pod warunkiem, że też dana wioska, dane sołectwo włączy się później, bo to są programy najczęściej 3-letnie i to nie tak, że wyremontujemy sobie świetlicę i zapominamy o niej. Nie, to musi działać, to musi funkcjonować, ten 3-letni program musi być utrzymany, łącznie ze świetlicowym, który będzie w ramach pewnych programów mógł otrzymywać wynagrodzenie. Także tak to mniej więcej wygląda, ale to tak jak mówię, to musi być zaangażowanie sołectwa. Słusznie pan zauważył. Słusznie pan zauważył, że no są świetlice, że tak powiem, w sołectwach, gdzie są znacząca liczba mieszkańców i mniejsze, tak? Dlatego tutaj w tym planie inwestycyjnym, który chciałbym ująć, będą też świetlice w pierwszej kolejności, które mają być robione. Są pewne programy, które chciałbym zrobić w formie takiego pilotażu, a więc jedna świetlica na gminę, pewien program, żeby po prostu też nie naciągać gminy na jakieś koszty. Oczywiście to jest dosyć znaczące dofinansowanie, przekraczające 70%, także no dosyć jest to dogodne, ale tutaj pan, ja popieram to, co pan mówi, że... Jasne. Powiem tak, musi być też zaangażowanie sołectwa. Muszą powstać ewentualnie kluby seniora lub też jakieś koła gospodyń i będziemy rozmawiać o remontach, ale nie takich remontach, gdzieś tam jakieś 5-10 tysięcy remont dachu, ale konkretne z prawdziwego zdarzenia remizy. Tylko tak jak mówię, to nie może być w każdej remizie, bo zdajemy sobie sprawę, że to jest niemożliwe, nie do udźwignięcia. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zapytania? Jeśli nie, to ja mam taką... Przed zamkniętym... Tak, proszę. Jeżeli chodzi o sprzęt, równiarkę, to równiarka też i inny sprzęt jest własnością Urzędu Gminy, wydzierżawiane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. I tak jak tutaj pan sołtys słusznie zauważył, od wiosny nie widać, bo od kwietnia jest zepsuta. I tutaj z informacji od pana prezesa wiem, że nadaje się tylko na zezłomowanie. 2 lata temu gmina zapłaciła za nią ponad 40 tysięcy złotych. No w tej chwili nie wiem, ile to wartość złomowa, to nie wiem, 7, 8, 9 tysięcy, no. Nie da się jej w każdym razie, z takich informacji, jak pan prezes mówił, że nie da się jej naprawić po prostu, tak. Ona gdzieś stoi w terenie, tak, i no i uważam, że to też jest jedna z rzeczy, która powinna być już dawno załatwiona, ale to tak jak mówię, jeżeli chodzi o funkcjonowanie naszej spółki, to
Jestem wręcz zszokowany, ale to o szczegółach przyjdzie na to czas, jeszcze na szczegóły. Dziękuję. Jeśli nie ma więcej pytań, to ja się chciałbym ogłosić dla Państwa radnych, że bezpośrednio po zamknięciu sesji będzie wspólne posiedzenie obydwu komisji nowo wybranych w sprawie ukonstytuowania się i wyboru przewodniczących i wiceprzewodniczących. Mamy tak dużo zaległości, że z budżetem na nowy rok i ze wszystkim, że od poniedziałku chciałbym, żeby nowi wybrani przewodniczący zaczęli już działanie i przygotowywanie komisji, i bo jeszcze przed świętami musimy zrobić komisję, a przed nowym rokiem jeszcze jedną sesję. Także jeśli nie ma więcej. Jeśli nie ma więcej pytań, to jeszcze jedno pytanie. Tak, proszę. Słucha pan, to sprawa zostanie skierowana na najbliższą tą dużą komisję rozwoju jako jeden z punktów wyjaśnienia, bo myślę, że większość radnych nie wie, o co chodzi, czy w ogóle taka ja pierwsze słyszę, że jest jakaś działka gminna w Kotówku, także na najbliższej komisji zapraszam, jak będzie ogłoszona komisja, zapraszam na komisję, najlepiej mieszkańców, nie sołtysa, mieszkańców Skotówka, i sprawdzimy, zawołamy pana Sławka Miciurę z dokumentami, zobaczymy, jak wygląda sprawa tych dzierżaw, co to jest za działka, jak i tej. Dobrze, no, sprawa jest zaprotokołowana, rozpatrzymy ją na najbliższej komisji, zapraszamy mieszkańców, wyjaśnimy wszystko, dowiemy się sami, o co chodzi, jak to wygląda. Także zapraszamy na najbliższą komisję. Jeśli nie ma więcej pytań, ogłaszam zamknięcie obrad drugiej zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Jedwabnem. Państwa radnych zapraszam na małą przerwę kawową i potem tu przy stoliku wspólne posiedzenie komisji.